Ukrainie, pod słońcem. Natomiast no, patrząc na to, co się dzieje, prawda, na Ukrainie, na Krymie, to nie jest tak daleko. No? Ja myślę, że powinniśmy mieć powody do obaw, a przede wszystkim powinniśmy myśleć samodzielnie. No? I to zagrożenie jest niestety świata na tym bardzo bliskie i bardzo realne. Ja, nie wiem, jak dzisiaj Polacy by się zachowali, no? Wobec takiej ewentualnej agresji militarnej Wielkiego Brata. No, ten Wielki Brat też się niewiele zmieni. No? Patrząc na dzisiejszego włodarza Kremla, to jemu jest bardzo blisko do Stalina. No, to on zresztą nawiązuje tradycji, jeśli może w ogóle możemy to nazwać tradycją. Dla niego Stalin jest wzorem. No? Ale patrzymy, jeszcze słowo tylko o Ukrainie. Patrzymy na to właśnie, jak Rosja dzisiejsza przejęła Krym. To są dokładnie takie metody, które stosowano wobec Polski. No? My mieliśmy we wrześniu 1939 roku zbrojną agresję, jak wiadomo, 17 września Rosji, która nie wiedzieć czemu jest nazywana zresztą wkroczeniem do Polski. Oni nie wkroczyli, oni po prostu na zbrojnie najechali. No? Więc to jest pierwszy człon tego kłamstwa i propagandy komunistycznej, bo oni nigdy nie zbrojnie nikogo nie atakowali. No, oni pokojowo po prostu wchodzili, żeby nieść kaganek o świat, żeby wyzwalać ludzi. No, to się tak nazywało. I tak samo dzisiaj wyzwolili ludzi na Krymie. No? W Polsce zrobili referendum w 1946 roku. 3 razy tak, które zostało sfałszowane. Podanie. Potem wybory w 1947 roku, które wygrał Stanisław Mikołajczyk. To premier, były premier rządu na uchodźstwie, szef Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast zwycięzcą okazali się komuniści, bo też wybory zostały sfałszowane, zakłamane. Dzisiaj referendum na Krymie no, uznało przyłączenie tego półwyspu do Rosji. Da? I oczywiście też było, większość ludności się opowiedziała za tym. Zakładam, że jest to kolejne kłamstwo. No, nigdzie nie jest tak, żeby ponad 90% ludzi opowiedziało się za jedną ze stron. Po prostu tyle ludzi nie chodzi na wybory. Jak wiadomo, jest to fizycznie niemożliwe, więc to jest dalsza część tej samej komunistycznej propagandy. Tyle jeśli chodzi o pewne metody sowieckie, które cały czas mamy. Ale nawiązując do dzisiejszej postawy Polaków jeszcze, no to ja się bardzo cieszę, że wśród Państwa też są młodzi ludzie, którym jak widać idee patriotyzmu wolnej Polski nie są obce. I szczególny może ukłon w kierunku Hiboli, bo to są rzeczywiście środowiska, które no, chyba najbardziej rozumieją dzisiaj patriotyzm. Odwołują się właśnie do wzorców żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych. Ja myślę także, że jeśli ktoś miałby bronić ojczyzny, to w takim dosłownym sensie, czyli pójść na barykady, no to by byli Hiboli. Pewno nie redaktorzy Gazety Wyborczej. Co prawda oni właśnie dużo lubią mówić na temat, prawda, patriotyzmu, pouczać Polaków, jak się Polacy mają zachowywać, ale oni byli ostatni. No, oni by się gdzieś pochowali w jakichś nowach. A to właśnie polska młodzież realnie broniła Polski. Taka uwaga, drodzy Państwo, jeszcze na początek. Wczoraj byłem w Toruniu, też na Marszu Rotmistrza Kwiatkowskiego. Też było bardzo dużo młodych ludzi, też nie woli właśnie. No? A więc kto tutaj rozumie i czuje patriotów? No właśnie ci nasi ogromni kibice. Drodzy Państwo, tamto pokolenie rotmistrza Kileckiego i mojego taty, no było pokolenie wspólne, możemy powiedzieć, bo ci ludzie, czy to starsi,
czy młodsi nie mieli żadnych wątpliwości, co zrobić, kiedy wróg stanął u bramy. No, dla nich to było coś naturalnego, że najpierw pracują do ojczyzny, a poświęcają się do ojczyzny. Ta druga Rzeczpospolita to była wielka wartość dla tych ludzi. Ale gdy przyszło zagrożenie, no, wiedzieli, gdzie jest ich miejsce, wiedzieli, że muszą po prostu o Polskę walczyć. Ta walka, jak wiemy, nie skończyła się wcale w 1945 roku. Przed chwilą mieliśmy wątpliwe święto, szczególnie obchodzone na Placu Czerwonym, znowu z wielką pompą. Pokaz siły nowego cara Rosji. Oczywiście mamy sprzętu wojskowego, żeby pokazać potęgę militarną. Chociaż Rosja tak naprawdę nie jest potęgą militarną. To jest wszystko grubo na wyrost. To jest kolos na glinianych nogach. Tylko niestety Zachód pozwala temu w gruncie rzeczy słabemu carowi, słabemu dzisiaj carowi, również na ekspansję terytorialną. 9 maja, to nie jest dla Polski, nigdy nie było dla Polski święto wyzwolenia. Jeżeli to 8 maja, wiadomo, to wtedy Niemcy hitlerowskie skapitulowały przed III Rzeszą, ale Stalin wymógł na członkach koalicji antyhitlerowskiej, żeby jeszcze raz podpisać w jego obecności akt kapitulacji. Ale nawet ten 8 maja, drodzy Państwo, nie był dla Polski żadnym świętem. Nie chodzi tylko o to, że my Polacy, którzy zapłacili taką daninę krwi w czasie II wojny światowej, byliśmy rzeczywiście odpowiedzialnymi, sumiennymi koalicjantami. Walczyliśmy na wszystkich frontach. Niestety nie zostało to w żaden sposób docenione i nagrodzone. Nie zaproszono nas nawet na paradę zwycięstw. Polska nie brała w tym udziału. Ale to jeszcze nie jest najważniejsza sprawa. Zachód po prostu postanowił, że odda nas w ręce Stalina. I społeczeństwa zachodnie cieszyły się, że świasta 8 maja, to, że wreszcie wojna się skończyła. Polacy, wbrew temu znowu, co opisują takie propagandowe ośrodki, jak wspomniana Gazeta Wyborcza, bo ona to bez przerwy pisze, że się cieszyli, prawda? Że zostaliśmy wyzwoleni. No później prawda, nie zostaliśmy wyzwoleni, tylko zostaliśmy ponownie zniewoleni. Większość Polaków o tym świetnie wiedziała. Część doświadczyła tego sowieckiego bata już po właśnie wrześniu 1939 na Kresach Wschodnich. Na pół Polski zostało wtedy zajęte przez Sowietów i Polacy na własnej skórze doświadczyli tego, na czym polegało wyzwolenie. Wyzwolenie polegało na mordowaniu ludzi, na zsyłaniu ich do sowieckich łagrów. Były cztery wielkie akcje deportacyjne na przykład. A potem była zbrodnia katyńska. Nieznana bez precedensu w ogóle w historii właściwie świata. I dzisiaj możemy tylko się zasmucić nad taki pożar się Boże politykami jak Stefan Niesiołowski, który uważa, że nie, że nic się właściwie nie stało. Nie była żadna zbrodnia, żadne ludobójstwo, nie przesadzają. No tak mówi poseł rządzącej partii. Ale to w ogóle jest pytanie o kondycję polityczną, szczególnie niektórych środowisk, szczególnie tych środowisk, które niestety w tej chwili sprawują władzę w III Rzeczpospolitej. Wojna dla Polski, możemy spytać właściwie, kiedy ona się skończyła? Ja myślę, że to pytanie powinniśmy wszędzie ponawiać, no bo przynajmniej do lat 50., do połowy lat 50. trwała przecież w Polsce regularna wojna. I nie żadna wojna domowa, jak wiadomo, tylko wojna polskich patriotów, polskich żołnierzy z drugim sowieckim okupantem.
i w formie zorganizowanej.